Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj opowieść o zwinności, czyli czymś, co jest bardzo popularne w IT, pewnie teraz też już w innych też branżach. Zwinność. Każdy z nas powinien być zwinny, każdy z nas powinien łatwo przeskakiwać z jednego tematu na drugi. Całe organizacje powinny być zwinne, żeby móc się łatwo dostosowywać do rynku. I pytanie jest, jak trenować tę zwinność, jak robić, jak sprawiać, żeby być zwinnym i żeby być dostosowanym do tego, aby cały czas móc być tym zwinnym, aby to robić. I dla mnie taki tip, dla mnie taki trening to jest po prostu opieka nad dzieckiem. Dziecko, ono wymaga ode mnie ogromnej zwinności. Nie dość, że potrzebuje cały czas uwagi, cały czas potrzebuje tego, żeby się nim zajmować. Nie mogę zostawić go na chwilę samego, bo on zaraz chce, żebym z nim czytał książki, albo się bawił, albo inne takie rzeczy. Ale też po prostu dziecko rozwija się, takie małe, niemowlak, później bobas, dzidzia, rozwija się bardzo szybko i zmienia bardzo szybko i radykalnie nasze życie. I tu jest ten trening na zwinność po prostu przeogromny, bo przez miesiąc dostosuję się już do niego, już sobie ułożę wszystko, wszystkie procesy i przychodzi kolejny dzień i nagle mój bobas zaczyna wstawać o 5 rano albo o 3 rano i chce się bawić wtedy, a ja o 5 rano to robię całkiem inne rzeczy, albo o 3 rano to ja jeszcze śpię i no niestety, no muszę się dostosować do niego i po prostu najlepszym treningiem dla mnie teraz zwinności i szybkiego przestawiania się, i to nie tylko w zadaniach, ale po prostu takiego fizycznego, że teraz muszę szybko zacząć nauczyć się zasypiać o 21, albo o tej 3 rano móc zasnąć i coś zrobić z tym małym bobaskiem. Po prostu to jest najlepszy dla mnie trening, bo po prostu nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, żeby nie być tutaj zwinnym. I no, chociaż jest inna opcja. Można być po prostu zmęczonym i nieszczęśliwym, ale to nie jest zbyt fajna opcja. Wszystko na dzisiaj z mojej strony. Zapraszam Cię do kolejnego spotkania ze mną. Hej!